Zastanówmy się dzisiaj nad tym, drodzy, jakie są skutki przyjścia Syna Bożego na świat. Nie wszystkie skutki, ale takie, które mogą bardzo dotknąć naszego życia, zmienić je, mogą sprawić, że nasze życie rzeczywiście będzie nowym życiem w Chrystusie. Przeczytajmy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, aż do drugiego rozdziału wersetu 11. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, do drugiego rozdziału wersetu 11. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w Nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego w światłości, mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o Syna Bożego, przyjście Syna Bożego na świat jest to kulminacja Bożego zamierzenia co do zbawienia ludzi. Prorocy oczekiwali, prorokowali o tym, że przyjdzie Mesjasz. Już Mojżesz wspominał o tym, że przyjdzie potomek niewiasty, który zmiażdży głowę diabła. Już było zapowiedziane, że z rodu Judy wyjdzie ten, do którego berło należy. Było zapowiedziane, drodzy, że przyjdzie ten, który zostanie zraniony za nasze występki. I kto to jest? Apostoł Jan mówi, że to był realny człowiek. Mówi, że to był ktoś, na kogo patrzyliśmy, to był ktoś, kogo ręce nasze dotykały. I nazywa go słowem żywota. Jest to słowo, które w Ewangelii Jana jest nazwane, że było na początku, już od wieczności, u Boga. Nie miało początku w czasie. Nie wierzmy nigdy żadnej nauce, która głosi, że Jezus Chrystus jako Syn Boży przed swoim narodzeniem na ziemi miał kiedykolwiek początek w czasie. On nie miał. On wywodzi się od wieczności. To słowo żywota było od początku. To znaczy od wieczności. Zawsze było z Ojcem. Wywodzi się z Ojca i wywodzi się odwiecznie od Niego, ale jest, ma jakość Ojca, jeśli chodzi o naturę Bożą. Syn Boży jest strumieniem, który wypływa ze źródła, ale ma jakość źródła.
ma naturę Bożą, stuprocentową, tak jak Ojciec. I On jest słowem żywota, to znaczy w Nim jest życie wieczne. I to życie zostało objawione nam i Chrystus jest nazwany życiem wiecznym, który był u Ojca, a nam objawiony został. Oczywiście mówiąc nam, apostoł Jan, mam na myśli siebie i innych apostołów, którzy dosłownie Go dotykali, przebywali z Nim, widzieli Go, że On prawdziwie przyszedł w ciele, przyszedł jako człowiek. Choć był odwiecznym od początku u Ojca, w którym jest życie wieczne. Apostoł Jan potem będzie pisał w 4 rozdziale, że wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Także Syn Boży przyszedł w ciele, przyszedł jako człowiek. I w Nim jest życie wieczne. A zatem pierwszy skutek, jaki mamy z przyjścia Jezusa Chrystusa na świat, jest ten, że jeśli w Niego wierzymy, to już dzisiaj mamy w Nim życie wieczne. Jeśli w Nim wytrwamy do końca, to życie wieczne w pełni stanie się naszą własnością. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset od 10 do 13 powiada tak. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Nie mówi, będziecie mieli, ale macie. Już dzisiaj, będąc we wspólnocie z Jezusem Chrystusem, a przez Niego z Bogiem Ojcem, mamy w Nim życie wieczne, które w pełni zostanie nam udzielone realnie, ostatecznie, jeśli wytrwamy do końca i znajdziemy się po tamtej stronie. A szczególnie nieśmiertelności dostąpimy po zmartwychwstaniu, kiedy w ciele również będziemy nieśmiertelni, w chwalebnym ciele. I co jest ważne, dzięki temu, co Chrystus dokonał, mamy społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem, jak mówi werset 3. Co to jest ta społeczność? Jest to bliska więź, jest to wspólnota. Dzięki temu, że Chrystus przyszedł, On nas prowadzi z powrotem do domu Ojca. On jest drogą i ponieważ On nas odrodził duchowo, jesteśmy w stanie być z Ojcem i z Synem w społeczności, we wspólnocie, w bliskiej więzi. Grzeszny człowiek, nieodrodzony duchowo, który nie uwierzył w Syna Bożego, nie otrzymał tej łaski, nie jest w stanie utrzymywać autentycznej więzi z Bogiem. Mogą to być formułki, mogą to być regułki, może to być zewnętrzna służba warg, ale nie będzie to prawdziwa więź z Bogiem. Dopiero człowiek, któremu udzielono tej łaski, który przyszedł pod krzyż, tak mówiąc przenośni, przyszedł do Chrystusa, poprosił o przebaczenie grzechów, zrzucił swój ciężar na Syna Bożego, zostaje oczyszczony przez Syna Bożego i przyprowadzony do Ojca. I Ojciec go przyjmuje jako swoje dziecko. I taki człowiek, i to kolejny skutek jest nowego życia, przypomina Boga. Pod jakim względem? Że chodzi w światłości. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Bóg ma dwie wole. Jedna wola jest taka, żeby zbawić wszystkich ludzi, a druga wola jest taka, żeby nie zbawić wszystkich ludzi. Żeby zbawić tylko niektórych. No, jak weźmiemy ten werset pod uwagę, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, nic ukrytego, jakiejś złej intencji, to widzimy, że ta teoria, którą głoszą niektórzy chrześcijanie, jest błędna. Bóg ma tylko jedną wolę. Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Natomiast ludzie sami nie chcą tego. I On wie, On od wieczności wiedział, kto ostatecznie go odrzuci. Tu dotykamy tematu wybrania. To jest głęboki temat. Nie będziemy go omawiać.
Ale prawda jest taka, że nikt nie jest wybrany na potępienie. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś zostanie potępiony, to tylko z własnej winy. Bóg jest światłością i pragnie udzielić tej światłości każdemu, kto jest gotów słuchać. I dzieci Boże to są ci, którzy mając społeczność z Bogiem, mają skutek tej społeczności. Bo jeżeli ktoś nawiązuje więź z Bogiem, to skutkiem tego jest to, że nie chodzi w ciemności, bo wówczas byłby kłamcą, jak mówił apostoł Jan, nie trzymałby się prawdy. Człowiek, który prawdziwie zbliżył się do Boga, który jest światłością, chodzi w światłości. A jeśli chodzi w światłości, chodzi prostą, Bożą drogą, nie chodzi krzywymi drogami tego świata, ale prostą drogą Bożą, to ma społeczność z ludźmi wierzącymi i krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza go od wszelkiego grzechu. A co to znaczy? To znaczy, że nie jest jeszcze doskonały. Postępuje drogą światłości, jego zwyczajem, jego praktyką, jego dominującym usposobieniem, jego postawą jest chodzenie drogą Bożą. Ale przy tej okazji popełnia błędy. Upada, załamuje się. No, powie czasem za dużo, powie czasem za mało, nie to co trzeba. Nie zajmie stanowiska tam, gdzie powinien. Ma swoje słabości, walczy z nimi. Ale generalną jego postawą jest chodzenie drogą Bożą. Te błędy to są wypadki przy pracy, można tak to nazwać. To są pewne rzeczy, które nie są praktyką. Dziecko Boże nie jest człowiekiem, który praktykuje grzech, który trwa w grzechu, który ma zwyczaj grzeszyć, ale jest to człowiek, który chodzi w światłości. Także skutkiem jest to, że dzięki przyjściu Syna Bożego chodzimy w światłości tak jak Bóg jest światłością i tak jak Syn Boży jest sam w światłości. I dzięki temu też mamy przebaczenie grzechów. To jest kolejny skutek tego, że przyszedł Chrystus na świat. Że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Nie mamy praktykować grzechu, ale jeśli zdarzy się nam grzeszyć i na co dzień są przypadki, że zgrzeszymy, że nawet jakiś drobny grzech popełnimy, to mamy orędownika u Ojca. Mamy adwokata przed Bogiem, można tak powiedzieć. Obrońcę, rzecznika, który jest przebłaganiem za grzechy nasze i w nim mamy doskonałe odpuszczenie grzechu. Bez względu na to, jakie zło uczyniliśmy w naszym życiu, to zostało przebaczone w chwili nawrócenia. A teraz przebaczane są nam grzechy, które czynimy, z tym, że mamy się mieć na baczności, bo musimy się upewniać, czy naprawdę znamy Pana Jezusa. Jeśli znamy Pana Jezusa, apostoł Jan dalej pisze, to zachowujemy Jego przykazania. Gdybyśmy tych przykazań nie zachowywali, bylibyśmy kłamcami. Dopiero człowiek, który zachowuje Słowo Boże, ma w sobie miłość Bożą. Człowiek, który prawdziwie ma miłość Bożą w sobie, żyje według przykazań Bożych. Jakie to są przykazania? Trzeci rozdział na przykład wyjaśnia, werset 23. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Jeśli chodzi jeszcze o miłość Bożą, to list do Rzymian wyjaśnia, czym miłość się przejawia. 13 rozdział od 8 do 10. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu, czyli prawa mojżeszowego jest miłość. A więc chrześcijanin nie będzie krzywdził bliźnich. Nie będzie też w żaden sposób obrażał Boga. Będzie naśladował Chrystusa. Jeśli mówi, że mieszka w Jezusie, to powinien sam tak postępować jak On. I apostoł Jan pisze, że daje przykazanie, które jest dawne. Bo już w prawie mojżeszowym było przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ale mówi zarazem, że daje jednak nowe przykazanie. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że nowe przykazanie wam daje,
To jest w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wersecie 34. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Czyli przykazanie miłości bliźniego, które było już, drodzy, w trzeciej Mojżeszowej objawione, czyli w Księdze Kapłańskiej, 19 rozdziale, w wersecie 18, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, staje się nowym w Chrystusie, bo będziesz miłował bliźniego swego tak, jak Jezus cię umiłował. A jak Jezus cię umiłował? Miłością ofiarną, gotową iść za ciebie na krzyż. I my też mamy miłować braci naszych, siostry, miłością ofiarną. Apostoł Jan będzie pisał w trzecim rozdziale swojego listu, w 16 wersecie: po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. A dalej będzie argumentował: skoro życie mamy dać, to tym bardziej dobra tego świata powinniśmy się podzielić z bliźnim, z bratem, jeśli ma potrzebę, a nie zamykać swego serca. Miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą, będzie pisał. I Jan pisze, że to przykazanie jest prawdziwe w Nim, to znaczy w Jezusie, i w was. W Jezusie jest prawdziwa miłość i w was jest. I kto chodzi w światłości, ten przede wszystkim przestrzega przykazania miłości brata, miłości bratniej. I on nie będzie gorszył, nie ma w nim zgorszenia. On będzie brał pod uwagę wrażliwe sumienia słabszych braci, nie będzie czynił nic, co by wywołało zgorszenie. I to jest człowiek, który chodzi w światłości. I to jest skutek przyjścia Pana Jezusa, że my uczymy się prawdziwej miłości. Apostoł Jan będzie pisał w 4 rozdziale, w wersecie 9: miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Skoro taką miłość widzimy w przyjściu Jezusa Chrystusa do nas, że Bóg w osobie Syna Bożego tak bardzo się do nas zbliżył, tak przyszedł do nas, zamieszkał pośród nas, abyśmy my potem mogli być z Nim, to jest cudowne. I nie na miejscu byłoby chodzenie w ciemności, żywienie gorzkiej urazy, nienawiści, jakiejś goryczy wobec braci, bliźnich, członków rodziny. Chodźmy w światłości, drodzy. Zatem podsumujmy krótko niektóre skutki przyjścia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest słowem żywota. W Nim jest życie wieczne. W Nim mamy życie wieczne, jeśli tylko wierzymy. Jezus Chrystus, przychodząc, przywrócił nam wspólnotę z Bogiem Ojcem i z sobą, a także jest to społeczność między chrześcijanami, a więc stworzył między nami wspólnotę. My nigdy byśmy na tej sali się nie spotkali, gdyby nie Chrystus. Kolejny skutek: chodzimy w światłości, żyjemy po Bożemu i mamy przebaczone grzechy, jeśli tylko upadamy, bo Jezus jest skutecznym przebłaganiem za nasze grzechy. Kolejny skutek: jesteśmy zdolni do przestrzegania przykazań Bożych, zwłaszcza przykazania miłości. Niech Bóg, drodzy, nam w tym dopomoże, żebyśmy naprawdę takimi byli, bo różnie to jest, drodzy. Różnie to jest. Podam takie jedno świadectwo, które ma minus i plus w sobie. Pewna nasza siostra nawróciła się szczerze, trafiła do jednego z kościołów w Niemczech, gdzie zaczęto ją atakować za to, że nosi nakrycie głowy, że będzie gorszyć młodsze siostry, że będzie to dziwne dla osób z zewnątrz. Tak jakby ci ludzie nie znali pierwszego listu do Koryntian, który nakazuje chrześcijankom nakrywać głowy. No i ta siostra przeszła do innej społeczności, takiej, można powiedzieć, nie głównego nurtu chrześcijaństwa. No i co można powiedzieć? Ostatnio spadły na nią duże nieszczęścia. Choroba syna, poważna, bardzo poważna, może nawet to dziecko umrzeć. Okradzeni zostali przez hakerów z konta bankowego. Ktoś zakupy zrobił. Samochód, awaria samochodu, bardzo poważna, bardzo duże straty finansowe. I wiele innych kłopotów na nich spadło, bo to nie wszystko. Ona straciła jeszcze pracę i zdrowie częściowo. No i była wcześniej w kościele głównego nurtu, gdzie ją nękano za to, że przestrzega przykazania Bożego o nakrywaniu głowy.
trafiła do kościoła jakiegoś bocznego nurtu, można powiedzieć, chrześcijaństwa, marginalnego. Ale kiedy spadły na nią te wszystkie nieszczęścia, przyszedł do niej brat ze zboru i powiedział: mamy dla was list. W tym liście było tyle pieniędzy, że nie tylko pokryło to wszelkie koszty, jakie straty, ale też z nadwyżką, że nawet nie zapytała, czy ma mi coś tam kupić na zachodzie. Niech każdy człowiek znajdzie w naszych kościołach prawdziwą miłość. Niech nie znajdzie żadnej gorzkości, żadnego nękania, żadnego niepokoju. Bądźmy prawdziwie dziećmi Bożymi. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.